Hej wam, jestem Lila, witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie małe mierzymy, ale nie będzie to takie zwykłe mierzenie ubrań, ponieważ mam tutaj wielką pakę z zamówioną sendę i są to ubrania tylko i wyłącznie z działu dziecięcego. Zainspirowała mnie bardzo do tego filmu Basia Kaszuba, którą serdecznie pozdrawiam. I stwierdziłam, że kurde, skoro ja też mam 1,60 m, to fajnym pomysłem będzie wypróbowanie tych ciuchów na sobie. I zobaczymy, może będzie tutaj coś fajnego. Starałam się wybrać trochę spodni, jakąś tam sukienkę, jakąś bluzkę. Dużo różnych rzeczy. Co, otwieramy pudełko, założę wszystko na wieszak i zaczynamy mierzenie. Dobra, słuchajcie, wszystko tutaj jest. Właściwie nie wszystko, bo mam jeszcze jeden komplet, ale tego się nie da powiesić, więc to zostawię sobie na sam koniec. No i co, zaczynamy od pierwszych rzeczy. Słuchajcie, jestem na maksa podekscytowana. Kiedy przyszła ta paczka, od razu chciałam ją otworzyć i zobaczyć te rzeczy, ale stwierdziłam nie, zobaczymy sobie wszystko razem, ocenimy. Także przybieram się w stylizację numer 1. Okej, mam na sobie stylizację numer 1. Przepraszam, że to jest wszystko zmienne, no ale tak do mnie przyszło. Słuchajcie, będę się posiłkowała telefonem, bo chcę od razu wam mówić cenę. Oczywiście to wszystko jeszcze będzie zawarte tutaj w tym filmie, ale no wiecie, to jest dość istotna kwestia. Może zaczniemy sobie od topu. Jest to top z dzianiny w prążki. On kosztował 39,99 zł. I słuchajcie, on mi się nie podoba, bo on jest na mnie za duży. Po pierwsze. A w ogóle jaki to był rozmiar? Rozmiar A. Rozmiar 158 na 164. Ja mam 1,60 m. No ten top jest po prostu na mnie za duży. Gdyby był mniejszy, to może by mi się spodobał. I też fakt, że on jest po prostu długi. Jakby, słuchajcie, widzę w tym potencjał, ale to nie jest rzecz, w której bym chodziła. Może, wiecie, może po prostu dzieci nie noszą krótkich rzeczy. Więc dlatego ta długość. Słuchajcie, dziwnie jest mieć na sobie bluzkę normalnej długości i na przykład do normalnych spodni nie jest w dosadnym stanie. Kiedyś się tak nosiło, jak ja byłam dzieckiem. A co do spodni, to szczerze mówiąc też są troszkę na mnie za duże. Trochę mi odstają. Na tyle, że zobaczcie, kiedy bym miała ścinę paskiem, to dla mnie wyglądają rewelacyjnie. I super jest to, że mam spodnie na swój wzrost. Nie są za długie, tak jak wszystkie, dosłownie wszystkie w sieciówkach są zawsze na mnie za długie. A te są idealne, więc w sumie szczerze wam powiem, że te spodnie są naprawdę fajne. Ja tutaj chyba też wzięłam rozmiar 164, mogłam wziąć 158. I one kosztowały 79,99 zł. No, słuchajcie, no dla mnie to jest bardzo tanie na fajnej jakości białe dżinsy, tym bardziej, że naprawdę spoko wyglądają. Właśnie gdybym miała po prostu rozmiar mniejszy, ten 158, to byłoby wszystko ok. Czuję się, jakbym miała iść do pierwszej klasy, wystarczy, że zrobiłabym sobie lekkoczyki i miała lizaczek w dłoni. Nie, naprawdę, czuję się jak dziecko. Totalnie jak dziecko w tej sukienki. Znaczy, ona mi się podoba ogólnie, ale też gdyby była, no wiecie, krótsza trochę. Nie wiem, czy ja mam jakieś po prostu dziwne podejście, ale nie wiem, słuchajcie, no jest po prostu tak, że każdy ma swoją odpowiednią długość i wszystko za krótkie albo za długie, wiecie, nie siada, bo po prostu proporcje inaczej wyglądają. I dla mnie, może też to kwestia tych butów, które totalnie nie pasują do tej sukienki, ale ja mam wrażenie, jakbym miała, nie wiem, nóżki pięciolatki. Tak to wygląda, naprawdę. Dobra, słuchajcie, sukienka kosztowała 59,99 zł. Jest to rozmiar 158. Który jest tak naprawdę dla mnie dobry. Normalnie tutaj się wcisnęłam, tutaj wszystko jest ok. Góra jak najbardziej spoko, ale ten dół, no, mógłby być trochę krótszy. Ok, mam na sobie kolejną stylizację. I słuchajcie, to jest bardzo prosta stylizacja, ale wzięłam ją ze względu na cenę. Bo już wam mówię,
Słuchajcie, te bezszwowe, krótkie leginsy. Właśnie wzięłam je dlatego, że są bezszwowe, co uważam, że jest rewelacyjnym rozwiązaniem. Nie mamy tutaj szwu ciągnącego się, wiecie, po prostu przez środek. Kosztowały 29,99, super cena. I ja wziąłam rozmiar 146x152 i one są dobre na mnie. Ja te leginsy sobie zostawiam na pewno i polecam wam. I słuchajcie, to mam top, który mam na sobie, to był dwupak. I to jest też bezszwowy top, biały i czarny. Założyłam akurat biały, bo chciałam zobaczyć, czy prześwituje. I słuchajcie, niestety prześwituje. I taki dwupak kosztował 49,99. Więc tak naprawdę jeden top kosztuje 25 zł, co moim zdaniem jest bomba cena. Więc jestem teraz ubrana za 50 zł. Zapomniałam wam pokazać, jak wygląda tył tego topu, bo jest naprawdę też spoko. Cały taki posiadkowany i czarny wygląda dokładnie tak samo. I teraz zakładam rzecz, o której długo myślałam i byłam bardzo jej ciekawa. Słuchajcie, jest to taka bluza, bardziej bluza niż chusteczka, ale coś, co mnie w niej urzekło i pomyślcie, że jestem głupia, to kaptur, który ma uszy. Widać, że to jest dla dziecka, prawda? Powiedzcie, że widać. I kurde, zajebista jest. Moim zdaniem ta bluza wygrywa wszystko na razie i jest rewelacyjna. Może ją sobie zostawię. Jest to kurtka z imitacji futra i ja wziąłam rozmiar 170. 170 to jest ogólnie największy rozmiar, jaki możecie brać w działach dziecięcych, przynajmniej w H&M-ie. I ta kurtka kosztowała 129,99. Zmieniłam spodnie. One są tak wygodne, tak mięciutkie, lekkie, że w ogóle niesamowite to jest. Czuję się, jakbym była w piżamie tak naprawdę. Było kilka wersji kolorystycznych, właśnie tych spodni. One na pewno były czarne, więc jeżeli chcecie takie czarne, to są. Mają tutaj gumeczkę z taką fajną formaneczką, ogólnie taki plisowany materiał, który jest ultra cieniutki, ale przez to naprawdę wygodny. I moi drodzy, te spodnie wzięłam 158x164 i one kosztowały 59,99. Więc tutaj tak samo, cenka spoko i tak naprawdę długość też jest fajna dla mnie, niziołka. Nie, te spodnie mi się podobają, a myślałam, jak składałam to zamówienie, to szczerze wam powiem, że zastanawiałam się nad tymi spodniami i myślałam tak, nech, że czy one są w ogóle fajne, ale kurde są. Dobra, wezmę teraz tą torebkę, bo widzę, jak na nią zerkacie. Zdziwiłam się, że taka torebeczka jest na dziale dziecięcym, bo normalnie jakby dla mnie ona mogła być na dziale dla kobiet. Torebka kosztowała 49,99, więc słuchajcie, łapcie ją. Bierzcie, póki jeszcze jest, bo moim zdaniem ona jest przepiękna, rewelacyjna, super modny krój teraz, cała lakierowana, super liliowy kolor, modny. Dobra, założyłam na siebie dżinsy w takim przepięknym liliowym kolorze i one są zajebiste, naprawdę zajebiste są spodnie. Rozmiar jest na mnie idealny. Więc muszę sprawdzić, jaki to jest. No właśnie, rozmiar 158 wziąłam tutaj z tych. Czyli mój rozmiar dziecięcy to 158. I te spodnie kosztowały 79,99. 79,99, no... Fajna cenka, jeżeli chodzi o dżinsy. I słuchajcie, zakładam ostatnią rzecz z tego zamówienia. I jest to, słuchajcie, bolerko. To jest rozmiar 158-164. I jest to biały sweterek, który ma tylko jeden guziczek u góry. Czyli tak naprawdę tak jak te nasze modne teraz sweterki. Jak dla mnie ta stylizacja wygrywa wszystko. Ona jest naprawdę fajna i naprawdę bym się tak ubrała. Fajne jest to bolerko, tylko wiecie, raczej bym coś pod spód ubrała, bo jednak
ten guziczek jest trochę za wysoko, żeby tutaj mieć nic. Ale nie, wygląda fajnie to wygląda, fajnie wygląda ogólnie cała ta stylizacja, szczególnie podobają mi się spodnie. Czekajcie, biorę jeszcze torebkę. Która do tego zestawiku pasuje idealnie. I co, takim pozytywnym akcentem się z wami żegnam. Dajcie mi znać koniecznie na dole, co z tego zamówienia podobało wam się najbardziej i czy w ogóle robiłyście kiedyś zakupy na dziale dziecięcym. Oczywiście nie jako dziecko, ale teraz jak jesteście dorosłe. I co, jeżeli chcecie więcej odcinków tej serii, to dajcie mi znać w komentarzach. I widzimy się niedługo w nowym filmie. Pa, pa!